czym Boże, coś wam powiem. Gdy zapytam, kiedy zginął Jezus, wszyscy zgodnie odpowiedzą 2000 lat temu. I mają rację. Ale nie jest ona ostateczna. Bowiem Chrystus jest skrzyżowany za każdym razem, kiedy człowiek lekceważy sobie wiarę w Chrystusa. A więc jego męka i śmierć nie tylko dokonały się na Golgocie, ale dokonują się każdego dnia na całym świecie. I to jest przerażające. Nie powinien nas jednak ten fakt dziwić, skoro Herod czyhał na jego życie, bo czuł niepokój, to ileż bardziej niepokój czują wszyscy ci, których słowa i czyny Jezusa dziś strasznie ubierają. Za każdym razem, kiedy człowiek próbuje utrwalić swoją pozycję, władzę, szuka sposobu, by wyciszyć swoich przeciwników, którzy mogą odkryć jego słabości. Próbuje się zdyskredytować tych, którzy są orędownikami prawdy. Doskonale to widzimy, włączając jakikolwiek fragment wiadomości. Tam, gdzie dokonuje się dobro, tam dwakroć więcej sączy się jadu. Czy wobec tego mamy się wycofać? Spójrzmy na Jezusa, posłuchajmy Jego odpowiedzi. Jest ona pełna opanowania. Wszelkie pogłoski, jakie padają pod Jego adresem, odrzuca. Nie wycofuje się z zadania, które chce wypełnić do końca. Idzie dalej, by czynić dobro. W Jego działaniu nie ma żadnego przymusu, ale jest totalna wolność. Tak jak mówił święty Augustyn, kochaj i rób co chcesz. A tym, czego chce Jezus, jest dawanie ludziom wolności poprzez uwalnianie ich od złego życia, które wynika z grzechu. Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. I ten trzeci dzień jest dniem zwycięstwa. Chrystus zmartwychwstał, pokonał szatana, pokonał śmierć, uczynił wszystko nowe. My jednak jesteśmy dalej w drodze. I niestety w dalszym ciągu jesteśmy uwiązani i potrzebujemy lekarza. Jednocześnie jesteśmy zaproszeni do misji. Jest nią postępowanie w sposób wolny i swobodny, choć napotykamy na liczne nieporozumienia. Spójność między słowami a czynami w życiu chrześcijanina będzie wywoływała lęk w otoczeniu. A tylko dlatego, bo nie wchodzi on na drogę, gdzie są nadużycia i szkodliwe praktyki. Ta spójność może być pomocą dla społeczeństwa i jednocześnie zaproszeniem do przemiany, by uczynić życie bardziej ludzkim i chrześcijańskim bez kombinowania. Jezus uczy nas, że tylko w łagodnym i błogosławionym sercu może zaistnieć pokój, który swoim odblaskiem może zmieniać oblicze tej ziemi i konkretne ludzkie życie. Tylko poprzez systematyczność i pokorę potrafimy zmieniać tych, którzy błądzą i potykają się na drodze własnego życia. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, to nie tylko słowa z psalmu. To nie tylko fragment śpiewu przed przeistoczeniem w czasie mszy. To przede wszystkim słowa, które skierowane są do nas, którzy mamy konkretne zadanie. Życiem dawać świadectwo obecności Pana, które ma sprawiać, że Jezus żyje w nas, a nie ginie za nasze złe wybory i lęki przed prawdą. Dlatego musimy być w drodze, bo w każdym miejscu, gdzie jest ciemność, trzeba zapalić światło prawdy.